Witam Państwa i zapraszam na Grę w Ciemno. Witam publiczność w studiu i naszych dzisiejszych graczy. Badania naukowe udowodniły, że u graczy w czasie gry w ciemno poziom adrenaliny podnosi się o 100%, a to dlatego, że nie wiedzą, o jakie stawki grają i jakie pułapki zastawi na nich prowadzący. Zobaczymy, jak to dziś będzie działało na naszych widzów. A dla Państwa mamy również konkurs, w którym ktoś z Was dzisiaj wygra 3000 zł. Aby mieć taką szansę, należy wysłać SMS o treści gra pod numer 73550, dokładnie wtedy, kiedy na ekranie Waszego telewizora pojawia się zegar odliczający 30 sekund. A ja teraz spośród 30 graczy wybiorę pierwszą osobę, która zagra dzisiaj w ciemno. Przeczytam Państwu pytanie z czterema wariantami odpowiedzi. Proszę, abyście za pomocą przycisków wybrali prawidłową odpowiedź. Ta osoba, która pierwsza odpowie prawidłowo, pierwsza dzisiaj zagra w ciemno. Oto pytanie. Które drzewo stało się tematem znanej fraszki Kochanowskiego? A. Palma. B. Daktylowiec. C. Platan. D. Lipa. Prawidłowa odpowiedź to D. Lipa. Sprawdźmy, kto z Państwa tak odpowiedział. Mamy 27 prawidłowych odpowiedzi. I teraz przekonamy się, kto z Państwa odpowiedział prawidłowo jako pierwszy. Z numerem 5, proszę bardzo. Witam. Proszę. Udało się, co? Tak. O. Proszę się przedstawić. Nazywam się Łukasz Suszek. Jestem studentem 4 roku elektroniki. Studiuję we Wrocławiu na Politechnice. Pochodzę z Lubelszczyzny. Zainteresowania oprócz przedmiotów ścisłych? Historia, przede wszystkim historia. Interesuję się trochę także turystyką, uprawiam sporty walki. Jakie? Delikatnie judo, delikatnie walki. Delikatnie, a z nauką też nie jest źle, bo wyczytałem, że miał pan stypendium, tak? Tak, mam od początku studiów stypendium naukowe. Ufundowane przez? Przez Politechnikę, tak. A premier Buzek? O, także. A to by... Co z tym premierem? Stypendium premiera to były już takie dosyć zamieszkłe czasy, bo czasy technikum. Ale było, prawda? Było, tak. Właśnie. Kto z panem przyjechał? Przyjechała ze mną dziewczyna Ania. Witamy panią, pani Aniu. Dobry. Panie Łukaszu, mamy dla pana 50 ponumerowanych kopert. W każdej kopercie jest czek na kwotę od 0 do 100 tysięcy złotych. No i mamy też te pechowe. Tracę wszystko, tracę połowę. Zaczynamy grę w ciemno. Zawiązujemy oczy zarówno panu, jak i pani Ani. Czy wspólnie wybraliście już numery kopert? Nie. Nie, tak? Jakieś będą to dla pana magiczne liczby, czy przypadkowe? Myślę, że jedną pozostawię Ani do wyboru, natomiast ja wybiorę numer indeksu swój. Proszę bardzo. Czyli 12, 8, 36... 9.
I ostatnią zostawiamy pani Ani, tak? Pani Aniu, jaka cyfra? Myślę, że to będzie 5. Dlaczego piątka? Bo Łukasz siedział na piątym miejscu. Piąty numer startowy. Bierze pan tą piątkę? Tak. Prosimy o kopertę. Dziękuję. Za chwilę przeczytam panu pytanie, po czym pan wybierze kopertę, o którą będzie pan walczył. Ja z kolei przeczytam 4 warianty odpowiedzi. Jeżeli pan wybierze dobrą odpowiedź, koperta z czekiem w środku jest pana. Jeżeli złą, to zniszczy pan w kopertę w tej oto niszczarce. Startujemy, prawda? Tak. Oto pierwsze pytanie w grze. Elegantsza forma zaliczki to... Która koperta? 12. Proszę. A vista, cito, a conto czy franco? Nie wiem, co znaczy a vista, ani cito, ani franco, ani a conto, ale gdzieś słyszałem słowo a conto. Gdzieś mi się tam obiło o uszy. Także myślę, że to będzie mój wybór. Tak zostawiamy? Tak. Pani Ania? Niestety nie wiem. A conto. Bardzo dobrze. Odpowiedź C. Panie Łukaszu, 12 wygrana. Proszę bardzo, to już pana koperta. Ja mam dla pana jeszcze 4 koperty i 4 pytania, więc czytam kolejne pytanie. Której władczyni przypisuje się słowa zwycięzcy się nie sądzi? Historia to pana mocna strona. Która koperta? Koperta numer 36. Bardzo proszę. I mamy takie warianty. Wiktorii, Kleopatrze, Katarzynie II czy Elżbiecie I? Królowa Wiktoria to pewnie królowa Anglii, prawda? Myślę, że Kleopatra, bo czasy antyczne były takimi czasami, gdzie tam mnóstwo przysłów powstawało, także... Nie, może jeszcze zapytam się Ani. Już pan postawił, tak? Tak, ja na Kleopatrę. Odpowiedź B. Pani Ania? Tak, myślę, że tak. To była caryca Katarzyna II. Sławna z sukcesów politycznych, no i z wybujałego temperamentu. Odpowiedź C. Trudno. 36. Do niszczarki. A to prawda z tymi zwycięzcami, myśli pan? Do czasu, prawda? Do czasu, prawda. Do czasu, dobrze. 3 koperty jeszcze do wygrania. Kolejne pytanie w grze. Które z prawosławnych sanktuariów leży na wschód od Siemiatycz? 5, 8 czy 9? 9. Tą kopertę pani Ani na koniec pan zostawia. Tak, właśnie widzę. Na deser. Młynarka, kowalka, grabarka czy może stolarka? Albo kowalka, albo grabarka. Stawiam na kowalkę. Właśnie to drugie. Odpowiedź C. Grabarka. Pierwsza myśl najlepsza. Tak, ja myślałem, że pan jednak tą grabarkę weźmie, że się pan na to zdecyduje. Na odpowiedź C. 9. Bardzo proszę, do niszczarki. Dwie zniszczone, jedna wygrana, ale 2 jeszcze do wzięcia. 5 i 8. Przedostatnie pytanie dla pana Łukasza. Nad którą rzeką leży Racibórz? No i podobna seria, tak? 5 czy 8? Domyślam się, 8. Co pan zrobi. Tak myślałem właśnie. I mamy takie warianty. Nad Wartą, nad Nysą Łużycką, nad Wisłą, czy może nad Odrą? Jak pan czuje? Myślę, że to będzie C, ale...
Na panią Anię poczekam z ostatnią kopertą. To może jest jakaś Dorota jeszcze? No to C. To jest miasto w województwie śląskim, tym razem D. B. D nad Odrą. Aha. No, szkoda. Teraz pan Łukasz będzie walczył o swoją ostatnią kopertę, kopertę z numerem 5. Ja tylko państwu przypomnę, że dziś ktoś z państwa jeszcze wygra 3000 zł, ponieważ trwa konkurs, w którym można wygrać te pieniądze. Należy wysłać SMS o treści gra pod numer 73550, dokładnie wtedy, kiedy na ekranie pojawia się zegar odmierzający 30 sekund. A ja czytam ostatnie pytanie dla pana Łukasza. Który sienkiewiczowski bohater jest pierwszą szablą Rzeczypospolitej? I warianty mamy takie, pan się uśmiecha. Wołodyjowski, Zagłoba, Skrzetuski czy Ketling? No, może spytamy Ani. To proszę nie patrzeć, który wariant, pani Anno? Pani Anna wie. A jak pan? No, nie mam wahania tutaj w tym momencie, bo po to przeczytałem chyba z 3 razy. Chociaż będzie wstyd pewnie, jak źle odpowiem. Tym większy, ale stawiam na Wołodyjowskiego oczywiście. No. Co prawda Zagłoba był lepszy, ale tylko w swojej bujnej wyobraźni. Odpowiedź A, oczywiście, Wołodyjowski. Poproszę o te 2 koperty, które pan wygrał. Panie Łukasz, jaki pan ma plan? No, walczyć ostro. Walczyć, dobrze. To pierwsze pytanie takie. Czy w ogóle chce mi pan te koperty sprzedać? Tak, tak. Czy będzie pan walczyć, żeby nie sprzedać? Będę walczyć, żeby nie sprzedać, ale chcę sprzedać. To bardzo trudne. Ile pan chce za te 2 koperty? Ta koperta pani Ani, prawda? 5 i 12. To była przypadkowa 12? To były pierwsze 2 cyfry mojego numeru. A, to był numer ten, to były pierwsze 2 cyfry, tak. Na początek, nie wiem, przyjechaliśmy tu, tramwaj na dworzec. No, 30 tysięcy. Czy ten tramwaj tyle? To pan funduje całej dzielnicy chyba. Czyli 30 tysięcy, 30 tak? tysięcy. Zgadza się pani z tą skromną ofertą pana Łukasza? Myślę, że tak. Że tylko 30? No, mogą być więcej. Prawda? Tak. Mógłby więcej. Mógłby więcej. Po zastanowieniu i konsultacji. Właśnie. Padło się pan do 100 czy do 200 tysięcy? No. 50. 50 to tak. 50. Zas. Czyli 50 jedziemy. 50. Za te koperty. Kupiłem bilet z powrotem. To teraz, no nie wiem, co mam powiedzieć w ogóle. No bo jak pan tak wysoko podniósł, to co ja mogę powiedzieć? No nie wiem, no, jest taki zwyczaj w licytacjach, że prawda, 75%. Ta druga strona, tak. Ale ja tego zwyczaju nie znam. Jaki to jest zwyczaj? No to jest taki stary japoński. Że? Że jeżeli 2 osoby się licytują, no to druga osoba daje 75% tego, co powiedziała pierwsza. A to nie był pan chyba w Egipcie, co? Tam jest tak, że w sumie targu się dobija na poziomie na przykład 5%. 5? Tego, co chce sprzedawca. A to góra. To góra? No to musiał... Mówi na przykład 100, a sprzedaje za 5. To zmieniam decyzję, to nie wiem, 900 tysięcy. 900 tysięcy, tak? Za te koperty pan chce. Za te 2 koperty 1000 zł. Oj. Tysiąc złotych, no to ja teraz nie wiem, co powiedzieć. Na ziemię zejść. Na ziemię. Przecież. 1000 zł, no na bilet starczy. Na bilet starczy. Prawda? 5 lat będzie pan jeździł tramwajem. Do końca studiów
No już mi rok został. Chociaż po co ja to mówię? Właśnie. To co na ten 1000? 3000. Tak, zeszłem bardzo na ziemię, aż pod ziemię. No to muszę pan powiedzieć, że to jest gracz. Zobaczcie, zaimponował mi pan z 900 tysięcy na 3000 na świecie. No bo to jest taki... A jednak mi pan cały czas zaskakuje. To jest zwyczaj rumuński, prawda, że... Czyli teraz jesteśmy na 3000. 3000. To krakowskim targiem, po środku 2000. No, po 1000 za każdą. Zgodziłbym się na to, może bym się na to nawet zgodził, gdybym był sam, prawda? Ale jest ze mną Ania, no i... No to może się pan zapyta, proszę. Ale jest taka sprawa, że ona już tutaj ze mną dosyć długo siedzi. Ja chciałem ją wieczorem zabrać na jakąś fajną kolację. No i myślę, że tak... Jak to? Dopiero zaczęliśmy grę, gramy, nie wiem, 20 minut. Tak, ale sporo dojazd nam zabrał. Ja to sama przyjemność z panią Anią jeździć przecież. Oczywiście, właśnie chciałem jej teraz sprawdzić jeszcze jedną przyjemność i zabrać ją na kolację, powiedzmy, żeby się tak dobrze najeść, to 1000 zł. Ale co, 2000 to panu zabraknie na kolację? No na dojazd 1100, 1000 powrotem. Ale gdzie pan będzie jechał? Samolotem. Do restauracji i z powrotem, tak? Oczywiście, czemu nie na Majorkę? Na przykład Londyn, na przykład. Tam obiad i z powrotem. Ania, masz ochotę na kolację za 1000 zł? Myślę, że tak. No ale co? No, ma. Więc 2000, po 1000 za kopertę. Oj. Może jakieś kombinacje zrobimy z tymi kopertami, bo tak? W takim jaką? Razie. A jaką? I jedną chce pan sprzedać, tak? Jedną mogę sprzedać. Za 3000? Ale było 2000 za dwie, więc ja kupię jedną za 1000. To może dam panu to za 1500, a 12 sobie wezmę. Czyli chciałby pan sprzedać za 1500 kopertę z numerem 5, tak? A zabrać 12. Zgadzam się. Poproszę 1500 do studia. Zostawiamy tak? I co teraz? Dwunastka pana, tak? Piątka tak. Moja i 1500. Bo nie wiem, na czym pan teraz się zastanawia. No, czy mi to się opłaca właśnie. Czy dobrze kopertę pan wybrał, tak? Tak, tak. O tym pan myśli. 1500, fajnie wygląda. A chciałby się pan zamienić kopertami? Ja powiem szczerze, że ja bym chciał. Gdyby pan był na moim miejscu. No nie, na swoim. Ja bym się chciał z panem teraz zamienić. No to... Ja daję panu kopertę numer 5, a pan mi 12. No to nie, to biorę 12. Zostawiamy tak? Tak, zostawiamy tak, jak jest. A pani jak sądzi? Myślę, że... Którą powinien wziąć pan Łukasz kopertę? 5 czy 12? Że 5 i 12 są kuszące. Ale myślę, że... Powinien wziąć obie koperty. Czyli pani Ania mówi obie, a pan? Zostaję przy 12 tylko. I na pewno nie wymieniamy.
Nie. Dobrze się pan zastanowił? Nie. Ale mówią, że panu dobrze z oczu patrzy. A pan mówi, że pan by na moim miejscu wziął 12. Nie, ja tak nie powiedziałem. Nie, nie powiedział pan tak, racji. No właśnie. Zostawiamy, tak jak jest. Zostawiamy. Tak. To cóż, już nie będę pana namawiał na tą piątkę. Proszę własnoręcznie do niszczarki. $1500 i koperta z numerem 12. Jest pana. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Jak państwo widzieli, kilka razy proponowałem, żeby pan Łukasz wziął dla siebie tą kopertę z numerem 5, czyli z tym numerem pani Ani. Namawiałem, ale po prostu nie chciał. A ja tylko przypomnę, że cały czas trwa konkurs, w którym ktoś z państwa wygra dzisiaj 3000 zł. Aby mieć taką szansę, należy wysłać SMS o treści gra pod numer 73550, dokładnie wtedy, kiedy na ekranie waszego telewizora pojawia się zegar odmierzający 30 sekund. A ja teraz do gry w ciemno tutaj zaproszę osobę, która jako druga odpowiedziała na moje wstępne pytanie. Z numerem 10, proszę bardzo. Witam. Dzień dobry, proszę bardzo. Proszę nam powiedzieć parę słów o sobie. Pochodzę z Dzierżoniowa. Aha. Przyjechałam do Wrocławia studiować i pracować przede wszystkim. I co pani studiuje, gdzie pani pracuje? Co studiuję? Boję się przyznać. Śmiało. Śmęska dziedzina? Nie, ostatnio popularna wśród kobiet. Studiuję politologię. Na specjalności marketing polityczny. To żaden wstyd, bardzo fajnie. Nie, to fajnie, tylko gorzej jak trafię pytanie z tej dziedziny. Ja wiem, tego wszyscy się boją, prawda? A pracuję jako... Pracuję w restauracji jako menadżer. Świetnie. Kto z panią przyjechał? Mamusia. Witamy panią. Jak ma na imię mamusia pani? Jolanta. Pani Jolanta. Pani Sylwio, to cóż, od razu, prawda, będziemy wybierać kopertę. Zaczynamy w takim razie. Czy to będą jakieś dla pani znaczące liczby? Nie mam planu. Nie ma planu żadnego. Dobrze, to w takim razie zobaczymy. Tylko zasłonimy oczy zarówno pani, jak i mamie, pani Sylwii. Debiut w telewizji? No. Debiut, tak? Mogę zostawić jedną dla mamy? Bardzo proszę. To może zostawimy ostatnią, tylko jeszcze chwilkę. I możemy zaczynać. Proszę bardzo. 3:11. Troszkę wolniej. 3:11. 23. Żeby widz też zobaczył. 23. 35. I co, ta ostatnia dla mamy, tak? Będzie jakaś znacząca czy przypadkowa, pani Jolu? Myślę, że może znacząca dla Sylwii. Może piątka. Data jej urodzin? Tak. Bierzemy tą piątkę, pani Sylwio? No, bierzemy. Dlaczego tak niechętnie? Bo ją specjalnie pominęła. Ale może tak miało być, no. Może tak miało być. Bierzemy piątkę, proszę o kopertę. Dziękuję. Pani Sylwia, jak pani bardzo nie chciała tej piątki, to możemy ją wymienić. Czy to pani gra? Nie, nie, zostawimy. Zobaczymy. Czy tu ufa pani, że mama ma szczęście dzisiaj, tak? Ma szczęście. Ona zawsze ma szczęście. Tak? No. Dlatego jest panią dzisiaj, tak? Żeby się udzieliło. Dobrze, mamy 5 kopert i czytam pierwsze pytanie dla pani Sylwii. Nie z polityki. Super.
Rodzina ptaków, której... Też dobrze, tak? Tak myślałem. Rodzina ptaków, z której w Polsce występują grzywacz i turkawka, to... Która koperta? Może piątka. Bardzo proszę. I mamy takie warianty. Jastrzębie, gołębie, sokoły czy bażanty? Grzywacz i turkawka. Jastrzębie na pewno nie, sokoły też nie, więc albo gołębie, albo bażanty. Ale gołębie to raczej nie, myślę, że bażanty. Pani Ola, głośno. Ja myślę, że gołąb. Gołębie, odpowiedź B. I to ta piątka, no, prawda? Teraz mi przykro. Tak, ta urodzinowa. No. Ale nie myślmy, że jest w środku. Do niszczarki, bardzo proszę. A może mama źle wybrała, prawda? Nie ma co. Piątka zniszczona, cztery koperty jeszcze do wzięcia. Oto kolejne pytanie. Jak nazywa się przekład Biblii na łacinę przypisywany świętemu Hieronimowi? Która koperta? Trójka. Czyli po kolei idziemy. Wulgata, Septuaginta, Tora czy Kabała? To może które byśmy skreślili? Torę. Torę na pewno. Myślę, że B, nie będę złamać języka, też. Też. Septuagintę. Zostaje Wulgata i zostaje Kabała. A mama wie? Wie pani Ola? No, nie za bardzo. Nie za bardzo. Ale wstyd. Dla mnie. Dlaczego? Bo to też był jeden z przedmiotów na studiach. Religioznawstwo? Czyli myśli pani o Wulgacie i Kabale? Nie mam pojęcia. Niech zostanie D. Kabała? Mhm. To drugie właśnie. Wulgata, tak, czyli dla ludu. No bo łacina była wtedy powszechnie używana. Odpowiedź A, Wulgata. Do niszczarki. Tak, trójka. Do niszczarki poproszę. A co z takim przekąsem? Słucham? Nie, do niszczarki proszę. Dobrze, ale tu jeszcze mam już trzy koperty do wzięcia. Dwie wszystko przed nami, dokładnie dwie dopiero zniszczone. Kolejne pytanie w grze. Która działaczka komunistyczna zasłynęła jako La Pasionaria? I która teraz koperta? 11. Czyli tu idziemy po kolei. I mamy takie warianty. Róża Luksemburg, Klara Cetkin, Nadjeżda Krupska czy Dolores Ibaruri? Znana jest tylko pierwsza pani. Róża. Róża, tak. Jako La Pasionaria. Dziwne, bo to La Pasionaria to takie nie francuskie. Zostanę przy tej róży. Pani Alanta? No nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że odpowiedź D. Odpowiedź D. Dolores Ibaruri. Hiszpanka, która zasłynęła w czasie wojny domowej w latach 30. 11. Do niszczarki. Trzy zniszczone, jeszcze dwie do wzięcia. Nie ma co się martwić. Przedostatnie pytanie dla pani Sylwii. Który z tych krajów leży w Skandynawii?
Która koperta? Śmieje się pani, że łatwe? No nie chcę zapeszać. Ale może być, tak? Pierwsze, co mi się skojarzyło. Która koperta? 23. 23, proszę. I mamy takie warianty. Grecja, Włochy, Szwecja i Hiszpania. Proszę się spokojnie zastanowić. No nie wiem. Ale mamy czas. Mama wie? No, a może odrzucajmy? Odrzucajmy. Tak. To znaczy tak, bo pani... ja się waham. Wie pan, ja się waham pomiędzy Grecją a Hiszpanią. No, żeby odrzucić, czy żeby wziąć? Nie, żeby wziąć. Aha. No, ale postawię na Szwecję. Tak zostaje? Tak zostaje. A mama? Zostaje. Bardzo dobrze! Państwo oglądacie Grę w ciemno. Ja tylko przypomnę, że cały czas trwa konkurs, w którym ktoś z was dziś jeszcze wygra 3000 zł. Aby mieć taką szansę, należy wysłać SMS o treści gra pod numer 73550, dokładnie kiedy na ekranie pojawia się zegar odmierzający 30 sekund. A dzisiaj jako druga gra pani Sylwia, jedna koperta wygrana, trzy zniszczone i teraz walczy ostatnią kopertę, swoją ostatnią kopertę z numerem 35. Co według przysłowia robi głowa tam, gdzie ogon rządzi? To może tak. Gdzie ogon rządzi, tam głowa... Proszę spróbować bez. Pierwszy raz słyszę. No to patrzmy. Gdzie ogon rządzi, tam głowa boli. Pasowało pani to? Nie. Ogon żałuje. No, bardziej. Jęczy. Czy błądzi? No, błądzi. To co ma to wspólnego tam? Głowa z ogonem? Za daleko są. Tak jest, bardzo dobrze. Odpowiedź D, błądzi. Poproszę te dwie koperty na środek. Pani Sylwio, czy chciałaby mi pani sprzedać te dwie koperty? Na dzień dzisiejszy nie. A na jutrzejszy? No, zobaczymy, co pan zaproponuje. A jaka byłaby pani propozycja? A wolałabym, żeby pan wyszedł z propozycją. Za te dwie koperty 200 zł. Postuluję. Nie, dziękuję. A dlaczego tak smutno? Smutno? No tak. No poważnie, no bo 200 zł to też pieniądz, ale nie. Biorę koperty w takim razie. No to ile? Bo nie, ja mam pierwszy powiedzieć, tak pani powiedziała, no to ja powiedziałem. No to proszę mówić dalej. Ja teraz pani. Za ile pani sprzeda te dwie koperty? Nie wiem. Mama język pokazała. Co nie wiem, masz mi podpowiedzieć. Konkretnie, prawda? Konkretnie. A nie tak tam, no rób jak chcesz. Myślę, że od 5000 można by było pomyśleć. No dobra, 5000. Piątka. 5000? Za dwie koperty. Nie, chciała pani radę, to pani dostała. Ale mama ma inne potrzeby, ja mam inne potrzeby, prawda? To jaka jest pani propozycja? 10. Dycha jednak za te dwie koperty. Po 1000 dam za każdą. Nie. No ale pani co, bo ja mówię po 1000. Aha, pan chce, żebym teraz zeszła z tej swojej ceny? To jak pani chce. Nie, 10. Czyli pani 10 trzyma? No. Bardzo mi trzeba. Trzeba tych 10, tak? To i tak są małe wymagania. A nie lepiej mieć 2000?
niż nic. A może lepiej warto mieć kopertę? No ale 2000 już będzie pani miała. Na 100%. A w kopertach nie wiadomo co. No nie wiadomo, ale... Nie. Albo 10, albo... Albo koperty. Albo koperty. Mhm. To 3000. Jak będzie pani Sylwia? To jest ostateczna decyzja? Oferta? Tak. Tak? Tak. To kopert. A to jest ostateczna decyzja pani? Tak. To może jedną kopertę mi pani sprzeda. A którą? A sprzeda pani jedną? Nie za bardzo. Ale tak pana podpuszczam. Ale czemu nie za bardzo? Bo jakoś tak. Chciałabym je mieć. Dobrze, w takim razie za 2-4000. Za ile jedna? A jednak. I która? Ja mam wybrać, czy pani? Nie, no pan. Ja mam wybrać? Mhm. A za ile mi pani sprzeda? Jedną? Za 3? No jak już tak szłaś ostro, to już do końca. Za 4? No ale przecież 4 proponowałem za 2. Ale to są wartościowe koperty. Sentymentalne. No to po co mam kupować jedną za tyle samo? Ale córka prosiła o 10 000, więc zeszła już, panie Krzysztof. O. Ale jak z tą jedną? Sprzedaje pani jedną, czy nie? Ale którą? Najpierw cena. Ale ma pan rozterkę. Najpierw cena. No, 3000. Za którą? No, za którą. Ale za którą, pytam panią? Nie patrz na mnie. Nie wiem. Nie wiesz. Nie, to jest ciężka decyzja. Nie, jednak wezmę kopertę. Chyba. Obie. Czyli co, nie sprzeda im pani żadnej? Nie. No ale chciała pani jedną sprzedać przed chwilą. No się rozmyśliłam. Kobieta zmienna jest. No to możemy tak sobie licytować, a pani tak by się rozmyśli. No, nie wykluczam. To ile pani chce za te 2? No było 10000, prawda? I co, nie schodzi pani w ogóle? Nie. Już 4 proponowałem. Wiem. 5 mogę dać. To, co mama chciała od początku, prawda? No i co? Trudna decyzja. Ale panie Krzysztofie, może tak w drodze kompromisu? Pan dołożył 5, ale Sylwia 5 zeszła z tych 10. To jest troszkę dużo. Może by pan jeszcze trochę dorzucił? Ale jak zeszła? Cały czas mówi 10, nie zeszła. No przecież nie zeszła. Ale jeżeli weźmie 5000, to 5 zejdzie. W dół to jest dużo. No ja proponuję 5 właśnie. No właśnie, ona chciała 10. Na początku proponowałem 200 zł, prawda? Rozumiem. Podniosłem bardzo dużo, a pani schodzi w dół. Bo mnie cały czas interesuje, ciekawi, co jest w tych kopertach, wie pan? I tak bardziej przemawia do mnie taki chochlik, który mówi, żeby go je wziąć jednak. Nawet jednej pani sprzeda?
A której cały czas pana pytam, a pan mi nie chce odpowiedzieć. Ale sprzeda mi ją pani, jak ja powiem? Nie, chyba nie. To dobra, w takim razie 6-2. To już sporo. Koperty. Ale warta jestem, nie? No tak, bardzo, tak, cały czas. Stoi pani równo na 10 i... Ale co, 10 nic w dół? Nie. Pani Sylwia, czuje pani, że warto tak się upierać? A pani jak myśli? A jak pani czuje? Ja czuję, że warto. To którą kopertę mi pani sprzeda? No ładnie. W 23? 23. Za ile? Mówił pan, że jest 6-2. No to 3 koniecznie za jedną, nie? 4. 4 za jedną. No mamo, pomóż mi. Powiem szczerze, że wolałabym 6000 i oddać panu Krzysztofowi dwie koperty, jak je rozdzielać. Mówisz? Bo nigdy nie wiadomo, co tam jest. Ale ja miałam dobre przeczucia. Proszę? Ja miałam dobre przeczucia. Do tego, co tam jest, tak? No. No proszę mi pomóc. Czy chce pani 6000 za dwie koperty? No ale to mi pan w niczym nie pomógł. No podsumowałem tutaj. No, ale to pani wiem. Musi decydować. Biorę kopertę. Biorę kopertę. To mówię poważnie. Ja pani wierzę. Nie będzie pani żałowała? Nie wiem. Dobrze, pani Sylwio, no już nie mam siły pani namawiać. Nie chce pani 6000. Koperty są pani. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Tak grała pani Sylwia. Nie skorzystała z mojej oferty 6000 zł, chociaż oczywiście wyszłaby na tym dużo lepiej. A jeżeli chcą państwo przeżywać podobne emocje, podobne rozterki, zapraszam. Wyślijcie SMS pod numer 75550 w treści wpisując hasło start. Do zobaczenia w następnej Grze w Ciemno. Thank you.